musimy być jak Warren Buffett, guru przecież inwestorów, albo jak Wilk z Wall Street. 99% warsztatów pojawiają się krypto. W top 3. W co można inwestować? W Polsce nie wszyscy będą przedsiębiorcami, nie wszyscy będą menedżerami, ale wszyscy powinni potrafić zarządzać bieżącymi finansami własnej rodziny na co dzień. Bez względu na to, gdzie pracują, nie od razu wrzucać, nie wiem, oszczędności życia albo jakąś dużą pulę pieniędzy. Witam, Natalia Ziółkowska w rozmowach Biznes Info. A moim gościem jest Izabela Kozakiewicz-Frańczak, prezes Fundacji Trampki na giełdzie, prezes firmy badawczej iCasynk, pomysłodawczyni Women Invest i Polak Inwestor. Cześć Izo. Cześć, wszystko się zgadza. Zacznijmy od rad. Jakie rady dałabyś komuś, kto chce, żeby oszczędności jego w końcu zaczęły pracować? Na pewno trzeba wiedzieć, po co one mają pracować. Czyli po pierwsze, zanim zaczniemy jakkolwiek myśleć o tym, gdzie one mają pracować, to dobrze, żebyśmy pomyśleli sobie o tym, jaki jest cel. Czy to jest praca tych pieniędzy na rzecz budowy jakiegoś nowego domu, czy to jest na rzecz wakacji, które chcemy spędzać, nie wiem, raz w roku i wyjeżdżać na te wakacje, żeby spędzić czas z rodziną, żeby sobie zdefiniować cel. Jak zdefiniujemy sobie ten cel, to od tego celu wyjdzie nam trochę, jak bezpiecznie albo jak mniej bezpiecznie powinniśmy te pieniądze inwestować. No bo wiadomo, że jeśli chcemy zbierać na dom, który ma się pojawić w jakimś horyzoncie czasowym, no to dobrze byłoby, żebyśmy inwestowali te pieniądze w stosunkowo mało ryzykowne klasy aktywów, czyli rodzaje inwestycji. Więc najpierw zacznijmy od celu, no a potem zacznijmy od takich najłatwiejszych rodzajów inwestowania, czyli tego, co jest stosunkowo najłatwiejsze do zrozumienia. Warto założyć sobie nawet bez żadnej transakcji rachunek na przykład w domu maklerskim, w banku, który już posiadamy, jeśli chodzi o rachunki takie bieżące, zobaczyć, pobawić się trochę, obeznać się trochę z platformami giełdowymi, żeby trochę zaczęło nam to wchodzić w krew, a to już jest pierwszy kroczek do tego, żeby zacząć aktywnie inwestować. Dzisiaj też nie trzeba mieć dużego kapitału, żeby inwestować, więc możemy sobie za stosunkowo niewielką kwotę kupić albo obligacje, albo akcje na giełdzie. Akcje są o tyle fajnym instrumentem, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, dlaczego jest ich cena taka, a nie inna, albo kupić akcję jakiejś marki, którą lubimy, więc trochę wtedy wchodzimy tak fajnie w ten świat, bo zaczynamy obserwować tą cenę tego instrumentu finansowego, ale myślimy o realnej firmie, która na przykład produkuje rzeczy, które my też nabywamy. Czyli uważasz, że należy eksplorować trochę, poczytać w internecie najlepiej, w książkach również. Jakieś kursy byś rekomendowała na przykład? Wszelkiej maści kursy, które pasują nam. Też nie tylko jakby merytorycznie, ale też jeśli chodzi o to, w jaki sposób są podawane. Są na pewno fajne. No dobrze jest weryfikować nie tylko jakby ten format kursu, który nam pasuje, czyli nie wiem, czy to jest e-book, czy to jest na przykład jakiś podcast, ale też osobę, która prowadzi taki kurs. No bo dzisiaj bardzo dużo powstaje nowych kont influencerskich w social mediach. Część z nich jest prowadzonych przez świetnych finansistów, ale część z nich jest prowadzonych przez osoby, które nie do końca mają to doświadczenie takie, bym powiedziała, sprawdzone albo takie, które można zweryfikować. Więc weryfikujmy osoby, które prowadzą kursy. No, ja oczywiście bardzo serdecznie polecam Girls Money Club Doroty Sierakowskiej, z którą stworzyłyśmy Women Invest i to jest taka wiedza, która jest podana bardzo prostym językiem, bardzo przystępnie, dzięki której jesteśmy w stanie zbudować swój portfel inwestycyjny w dosyć takim no, krótkim horyzoncie czasowym i tą wiedzę cały czas zgłębiać. Natomiast zawsze weryfikujmy, kto dany kurs prowadzi, to jest podstawa absolutna, a po drugie wybierajmy takie formaty, które nam właśnie pasują.
A co uważasz o takim wątku? Bardzo dużo teraz kont zakładanych jest na Instagramie, na przykład. No i tam jest taka grupa osób, które inwestują w kryptowaluty, i oni właśnie mówią, tak zachęcają, dołącz do naszego zespołu, pokazują. Pokazują wyniki, ile zarabiają, ile jakaś tam osoba z zespołu zarobiła u nich. Co generalnie uważasz, co uważasz w takich profilach? No, generalnie problem dosyć duży jest z social mediami, jeśli chodzi o wszelkiej maści właśnie osoby, które niby uczą, ale de facto coś sprzedają. I tu musimy mieć oczy szeroko otwarte. Bo pamiętajmy o jednym, jeśli jest na przykład instytucja finansowa, bank, dom maklerski, to on podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i nie może sobie tak po prostu sprzedawać różnych instrumentów finansowych albo rekomendować na przykład zakup któregoś z nich. To, co ty mówisz, no to ewidentnie jest osoba, która po prostu rekomenduje, a wręcz wciska, kolokwialnie mówiąc, jakiś produkt, który jeszcze dotyczy kryptoaktywów, kryptowalut, które są super ryzykownym aktywem, więc jeśli mamy ten cel dom, no to na pewno to nie jest ta klasa aktywów inwestycyjnych. Dodam jeszcze, że oni bardzo często publikują, wydaje mi się, że to są na przykład wynajęte samochody, ale często właśnie publikują, że są na wakacjach, że są, nie wiem, przykładowo w Dubaju, że jeżdżą sobie Lamborghini. No i generalnie młodzi bardzo często mogą się łapać na takie rzeczy i mają wtedy zaczynają się zastanawiać, no, im wyszło. Może mi też wyjdzie. Pamiętajmy, że nic tak super łatwo nie wychodzi. Więc jak ktoś pokazuje się, że ma Lamborghini, no to musiał w jakiś sposób to Lamborghini, jeśli kupił, kupić za jakieś pieniądze. No pewnie te pieniądze się nie pojawiają znikąd, więc tu trzeba mieć zawsze taką ogromną czujność, no bo pamiętajmy, że my inwestujemy swoje własne pieniądze, które gdzieś zarobiliśmy, więc szkoda byłoby po prostu je stracić. I rzeczywiście, no, na ogół korzystajmy z instytucji, które mają licencję nadzoru. Komisja Nadzoru Finansowego to jest instytucja, którą naprawdę powinniśmy sprawdzać, jeśli chodzi o listę instytucji, którym ta komisja daje zgodę na działanie w Polsce. Ostatnie badania pokazują, że 60% Polaków nie posiada podstawowej wiedzy finansowej. Trochę się, wydaje mi, migają od zagłębiania tematów instrumentów finansowych. No i generalnie case, albo słowo inwestowanie jest dość takim, no nie wiem, kojarzy się z ryzykiem, jest takie bardzo skomplikowane. Czy faktycznie tak jest? Czy to faktycznie jest takie skomplikowane? Inwestowanie skomplikowane nie jest, bo rzeczywiście jest tak, że, no nie wiem, jak sobie chociażby spojrzymy na filmy o giełdzie, o inwestowaniu, no to tam na ogół widzimy maklerów agresywnych w tym swoim, jakby w tej swojej aktywności na rynkach kapitałowych, w sektorze finansowym. Natomiast inwestowanie nie musi wcale być, po pierwsze, super aktywne, czyli możemy w ogóle pasywnie inwestować, czyli założyć konto w instytucji finansowej, przelewać na przykład na to konto raz w miesiącu daną kwotę i na przykład uruchomić sobie tak zwanego robodoradcę, czyli my nie dotykamy w ogóle tych pieniędzy. W inwestowaniu tak naprawdę największym sprzymierzeńcem wcale nie jest nasza super wiedza. Nie musimy być jak Warren Buffett, guru przecież inwestorów, albo jak Wilk z Wall Street, tylko największym naszym sprzymierzeńcem jest czas. Czyli jeśli my nasze oszczędności na długi termin zainwestujemy chociażby w amerykańskie indeksy, przy czym oczywiście to nie jest żadna rekomendacja, ale jak spojrzymy sobie na amerykańską giełdę, jak ona się rozwijała przez ostatnie 30-40 lat, no to te akcje stale rosły średnio, więc to jest tak naprawdę trochę wiara, na przykład przy okazji amerykańskiej giełdy, w amerykańską gospodarkę, że ona będzie się rozwijała. No i naszym największym sprzymierzeńcem jest po prostu czas, nawet nie ta ultra ogromna wiedza. A jak zrodziło się u Ciebie to zainteresowanie inwestowaniem?
No u mnie, ja się śmieję, że pierwszy taki symptom znalazła moja mama chyba w zeszłym roku albo 2 lata temu, czyli wypracowanie z 6. czy 7. klasy podstawówki, gdzie było napisane, że chciałabym zostać ekonomistką. Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Podejrzewam, że z aktywności przedsiębiorczej mojego ojca, który prowadził własne firmy, ale też miał takie żywe zainteresowanie właśnie giełdą. Zawsze była Rzeczpospolita u nas, wtedy jeszcze telegazeta, indeksy, ceny indeksów giełdowych. I to chyba był taki pierwszy moment, a potem poszłam na studia, na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim i już tak zostało. W 2022 roku założyłaś Trampki na giełdzie. Jest to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży, który objął już blisko 10 tysięcy osób. Zainteresowanie jest duże, więc moje pytanie jest takie, jaką wiedzę aktualnie mają młodzi na temat instrumentów finansowych, na temat inwestowania, no i generalnie w jakim wieku w ogóle już, do jakiego wieku jest skierowany cały ten projekt? Do Trampek przychodzą dzieciaki, które mają najmniej 7 lat, więc pierwszoklasiści. Najwięcej 18, chociaż teraz zaczynamy też pracować ze studentami i z rodzicami również, no bo to od rodziców powinna ta pierwsza wiedza iść. Dzieciaki, te najmłodsze nawet, ku naszemu dużemu jakby zdziwieniu, mają dosyć dużą wiedzę na temat finansów. Wiedzą, że one się nie biorą, że pieniądze nie biorą się z bankomatu. Są w stanie sobie dosyć łatwo wyobrazić, co to jest akcja i giełda, naprawdę ku naszemu zdziwieniu. Jak to opisują na przykład? Wiedzą, że to jest kawałek firmy. Na przykład mówią, że jak sklep dużo sprzedaje cukierków, no to jego wartość ogólnie rośnie, więc jakby naprawdę to jest taka obserwacja, która nas bardzo cieszy, no ale z drugiej strony to jest trochę tak, że to, że my w życiu dorosłym potrafimy zarządzać finansami, to tworzy się w takich wczesnych latach właśnie ta 7, 8, 9 lat, kiedy idziemy do szkoły, kiedy się stykamy z pierwszymi takimi, powiedzmy, porządnymi wydatkami, bo na przykład idziemy po wyprawkę szkolną z rodzicami, więc jest to jakiś wydatek większy. I tutaj kształtuje się taka nasza umiejętność wyboru pomiędzy zachcianką a potrzebą. I myślę, że to jest super ważny wiek, żebyśmy dbali o to, że te dzieciaki wiedzą, że jak coś kupujemy, a to jest zachcianką, to oni wiedzą, że to jest zachcianka. Żeby w dorosłym życiu wiedzieć, że na przykład jak sobie kupuję nowy telewizor, to jest moja zachcianka i na przykład stać mnie na tą zachciankę, a nie biorę na nią kredyt. Dzieciaki na pewno też bardzo często obserwują rodziców, jak oni się zachowują i potem są to gumowe uszy. Czy niestety albo stety, tak. Powielają ich schematy tak samo. Skąd w ogóle nazwa Trampki na giełdzie? To mnie bardzo ciekawi. Nazwa powstała w mojej głowie kiedyś na konferencji na sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych, na której siedziałam, wszyscy byli elegancko ubrani w garniturach, w szpilkach, w eleganckich butach do garnituru i był jeden młody chłopak, który siedział w konwersach, w trampkach i tak sobie wtedy pomyślałam, że w sumie ta giełda to jest taka super fajna, interesująca nie rzecz, taki obszar, który powinien być bardziej dostępny dla młodych ludzi, ale on nie może być dostępny, jak tam wszyscy, kim nam się kojarzy to, że tam tylko są właśnie elegancko ubrani garniturowcy, więc stąd po raz pierwszy powstał w ogóle pomysł na taką właśnie nazwę Trampki na giełdzie. Nawet gdzieś na socialach wrzuciłam właśnie takie zdjęcie i tam zahasztagowałam i potem to gdzieś tam nam wróciło w toku prac nad tymi już trampkami. I to był taki pierwszy pomysł, żeby po prostu tą giełdę tak uczynić bardziej ludzką, przystępną. Generalnie zawsze się kojarzy właśnie giełda z takim dorosłym mężczyzną. I marmurami. Tak. Ale też bardzo dużo takiej elegancji i przede wszystkim dużo pieniędzy. I na przykład młodzi studenci przede wszystkim, no gdzieś tych pieniędzy po prostu nie mają, więc wydaje mi się, że nawet nie przyjdzie im na myśl, żeby na takiej giełdzie inwestować. Generalnie w co młodzi inwestują? Tacy już, którzy faktycznie gdzieś tam sobie te pierwsze pieniądze zarabiają, no i gdzie te pieniądze lokują? No?
To jest bardzo ciekawy temat w ogóle, bo na większości różnych warsztatów, które prowadzimy w Trampkach, jak się pytamy, bo my często jakby aktywizujemy młodych do dyskusji, na przykład w co można inwestować, no to w top 3 w 99% warsztatów pojawiają się krypto. W top 3, w co można inwestować. Ale jak już zapytasz ich, w co oni by zainwestowali, albo tych starszych młodych, w co oni inwestują, no to okazuje się, że oni już myślą trochę inaczej, czyli jakby chcą też nie w sposób ryzykowny zadbać o ten swój kapitał, no bo już wiedzą, że on się nie bierze ze ściany tylko ciężką pracą od godziny, nie wiem, 9 do 17 albo po godzinach, więc na przykład lubią kruszce. Oni lubią rodzaj inwestycji, jeśli chodzi o na przykład złoto, srebro, dlatego też, bo jakby z jednej strony mówimy o tej cyfryzacji, digitalizacji, o kryptoaktywach, o tym, że to jest takie hej do przodu, ale z drugiej strony gdzieś tam zdroworozsądkowo oni też jakby chcą iść w takie bardziej spokojne rodzaje inwestycji, żeby po prostu nie podnosić tego ryzyka. I rzeczywiście w różnych badaniach wychodzi nam, że te kruszce, że obligacje są też jakby częstym kierunkiem. Więc to jest taka ciekawa obserwacja, że wiedzą, że krypto im wskazują, że można inwestować w krypto, ale z drugiej strony te swoje oszczędności to wcale tak nie w to krypto niechętnie. Czy w polskim szkolnictwie takiej edukacji brakuje? Czy jest w ogóle taki przedmiot uprawiający o biznes i zarządzanie? No są zajęcia z biznesu i zarządzania w liceach, natomiast po pierwsze uważam, że niekoniecznie one nawet powinny się nazywać biznes i zarządzanie, bo pamiętajmy jedną rzecz. W Polsce nie wszyscy będą przedsiębiorcami, nie wszyscy będą menedżerami, ale wszyscy powinni potrafić zarządzać bieżącymi finansami własnej rodziny na co dzień, bez względu na to, gdzie pracują, jaki charakter tej pracy mają. Więc jakby to jest pierwsza rzecz, że już sama nazwa przedmiotu, która trochę nas stawia w takim świecie dąż do przedsiębiorczości, niekoniecznie jest fortunna. A druga sprawa jest taka, że to są zajęcia, które są w szkołach ponadpodstawowych, a to, co powinniśmy wprowadzać dzieciakom już od najmłodszych lat, to powinno się pojawiać w tej edukacji już wczesnoszkolnej. Tak jak mówiłam, dzieciaki w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie podstawówki, one tam zaczynają jakby taką swoją decyzyjność w sklepie i to jest to, co powinniśmy ich uczyć na tamtym etapie. One na przykład chłoną fantastycznie historię pieniądza, która zresztą jest świetna. No, pokazać dziecku worek soli i powiedzieć, a kiedyś płacono solą, to ono po prostu super chętnie weźmie rękę i będzie tą solą się bawić. Więc jakby o historii pieniądza świetne zajęcia, widzimy zresztą w warsztatach, które prowadzimy, a potem wchodzisz w temat dzieciaków, które są w 4, 5, 6, 7, 8 klasie podstawówki i mają swoje potrzeby. Snickersy, różne gadżety, jakby to jest znowu kontynuacja tego. Tu możemy już wprowadzać temat zarządzania budżetem osobistym, czyli zachcianka do sklepu osiedlowego, czy na pewno chce po raz kolejny kupić sobie jakiś, nie wiem, napój gazowany, a może to jakby odłożyć. To są znowu te, spójrz, że to nie są jakby decyzje jakieś górnolotne, tylko po prostu codzienne decyzje jakby zakupowe, które idą z nami w życie dorosłe. I tego nie ma w szkołach. A rodzice powinni tak samo wyznaczać jakby już część pieniędzy, się nazywa kolokwialnie bodajże kieszonkowe. Czy to kieszonkowe jest dobrą opcją, czy no właśnie, co oni tutaj powinni robić? Mówisz o tej edukacji rodziców, co oni jakby mogą opowiadać, wprowadzać, dzieci chłoną te nawyki, co oni mogą takiego zrobić? No dzieci na pewno wzorują się na nas, na tym, co my robimy. Ostatnio miałam taką rozmowę ze znajomym, który 10-letniego syna bardzo zachęcił skutecznie do czytania i mówię mu, no dobra, to jaki jest twój patent na to czytelnictwo? On mówi, to nie jest tak, że dziecko zachęcasz do czytania, tylko musisz mu dawać przykład, że sam czytasz,
sama czytasz. I tak jest z tymi finansami. Dzieci nas obserwują, naśladują nasze postawy, więc jeśli my dziecku mówimy na przykład, że jest taka różnica między zachcianką a potrzebą, po czym sami idziemy do sklepu i wracamy z siatami rzeczy dla siebie, no to co dziecko powie, okej, jakby coś tam się nie zgadza. Więc to też nie chodzi o to, żebyśmy nagle byli, nie wiem, minimalistami i nic nie kupowali, tylko że rzeczywiście, żeby trochę przyjrzeć własnym wydatkom, temu, w jaki sposób nasze gospodarstwo domowe funkcjonuje i takie wdrożyli postawy, które mogą też uzdrowić finanse naszej rodziny, nie tylko jakby uczyć dzieci. Więc myślę, że to jest taka pierwsza taka myśl, żeby dać dziecku obserwować to, w jaki sposób dobrze by było, żeby ono w życiu dorosłym się zachowywało. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, cudowny cytat z jednego z naszych trampkowych warsztatów, który narysowaliśmy z naszą graficzką. To jest cytat z oszczędzaniem jest jak z myciem zębów. Jakby musisz codziennie nauczyć się tego robić i wtedy nie będzie ci to sprawiało w ogóle bólu. Więc myślę, że to jest taka higiena finansowa, którą powinniśmy wprowadzać w rodzinach, dbać o to w domu, bo nawet jak szkoła będzie miała najlepsze metody nauczania, no to z domu wynosimy to, że myjemy zęby właśnie codziennie, to, że jesteśmy, nie wiem, czyści, to, że mamy jakieś wychowanie savoir vivre. I tak samo jest z finansami. To, czy my wybierzemy dzisiaj właśnie ten napój gazowany, czy za 15 lat nowy telewizor, na który nas nie stać, to jest kwestia tego, co wynosimy z domu. Wrócę jeszcze do tego, do tej kwestii kieszonkowego właśnie. Czy to jestem ciekawa, czy powinno się właśnie rozdzielać, na przykład masz na 2 tygodnie, masz na miesiąc określoną kwotę, czy raczej nie dawać dziecku tych pieniędzy, tylko po prostu jak będzie miało na coś ochotę i faktycznie jakby będzie mu na tym zależało, to wtedy coś kupić, a tak to nie kupować i jak to wygląda, co by było lepszym rozwiązaniem? No właśnie, u nas często są dyskusje w naszych różnych akcjach trampkowych o tych kieszonkowych. Jedna z tez jest taka, że kieszonkowe to jest trochę jak taki socjal, który państwo daje bezrobotnym. I rzeczywiście trochę tak jest, że jak ty dajesz dziecku pieniądze w zasadzie za nic, no to są to pieniądze, które mu skapnęły w dosyć prosty sposób. Z drugiej strony, jeśli ty dajesz dziecku pieniądze jako kieszonkowe, no to musisz trochę mu dać wolną rękę w tym dysponowaniu tymi środkami. Oczywiście trzeba by porozmawiać, jak on dysponuje, no ale zawsze jest pokusa taka, że on wyda to wszystko i co z tym zrobisz. Więc ja jestem zwolenniczką takiej postawy, że jakby kieszonkowego nie daję, tylko bardziej to co powiedziałaś, jakby trochę opieram to na podstawie rozmowy, bo wiadomo, że są rzeczy, których dzieci potrzebują, nie wiem, wyprawka szkolna, podręczniki, ciuchy, jakby rzeczy, które też są trochę tymi zachciankami, ale są w sumie potrzebne, edukacyjne, rozwojowe, no ale są takie, które są w ogóle niepotrzebne, bo na przykład są, nie wiem, kolejną parą butów, no ale wszyscy mają i czy ja mam mieć? I moim zdaniem to już jest taki zakup, który powinniśmy rozegrać trochę rozmową, a nie właśnie tym kieszonkowym, bo dzięki rozmowie jesteśmy w stanie właśnie zastanowić się nad tym, czy na pewno tą zachciankę chcemy zrealizować i czy stać na nas na tą zachciankę, bo jeśli ono będzie miało to dziecko, nie wiem, odłożone 300, 400, 500 zł i sobie te buty kupi, no to tak naprawdę, wiesz, to trochę nie ma tej rozkminy, a warto, żeby tą rozkminę prowadzić z tymi dzieciakami, bo to naprawdę działa. Mhm. Mówię też z perspektywy mamy trójki dzieci. Działa. To są twoje metody. Tak, moje pole doświadczalne. Przejdę może teraz do kobiet. Jak to wygląda? Bo z danych badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wynika, że kobiety stanowią niecałe 10% inwestorów na parkiecie giełdowym. Jesteś współautorką inicjatywy Women Invest. Jakie działania, wydaje ci się, należałoby podjąć w tym kierunku, żeby tych kobiet tam po prostu przybyło? No rzeczywiście to jest tak, że tych kobiet na rynku kapitałowym wiele nie ma. Tą naszą inicjatywą Women Invest chcemy i aktywizować kobiety na rynku kapitałowym, na polskiej giełdzie, ale też z drugiej strony skłaniać je do tego, żeby one były po prostu bezpieczniejsze finansowo na starość, bo kobiety żyją dłużej,
A jeśli chodzi o liczbę przepracowanych lat, pracują mniej, no bo dzieci rodzą kobiety. Więc to jest trochę tak, żeby przekonać panie do myślenia o w ogóle bezpieczeństwie finansowym, no to jest znowu praca trochę u podstaw, czyli my musimy prowadzić w taki sposób już edukację od najmłodszych lat, która mówi, że warto być na przykład aktywną zawodowo. Bo życie jakby toczy się w różny sposób. Są oczywiście, można jakby gromy z jasnego nieba puszczać, że jest zwiększony odsetek na przykład rozwodów. No faktycznie jest, ale zdarzają się też choroby w rodzinie. Już nawet nie utyskując na rozwody, może być super udany związek, ale znajduje się na przykład choroba i nagle partner nie może pracować albo po prostu umiera, więc jakby no, kobiety powinny na to być gotowe i ta aktywność zawodowa jest bardzo ważna. Nawet jeśli one zostają w domu na ileś lat zminimalizowaną tą aktywnością zawodową, no to dobrze by było, żeby one jednak w jakiś sposób były aktywne, bo potem jest super trudno wrócić. I to jest jakby pierwsza rzecz, czyli bądźmy aktywne zawodowo, no bo dzięki temu mamy te własne pieniądze, którymi możemy zarządzać i to jest super ważne. Nie trzeba się prosić. A druga, no to też nie chodzi o to, żeby się prosić, tylko rzeczywiście, żeby czuć tą sprawczość i to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że musimy po prostu edukować już wszystkich, to nawet nie chodzi o kobiety, mężczyzn. Natomiast rzeczywiście jest tak i to z różnych badań wynika. My na przykład robimy badania Polak Inwestor i publikujemy takie super fajne raporty i tam na przykład wynikają takie bardzo emocjonalne różnice pomiędzy panami a paniami, że kobiety są mniej pewne swojej, na przykład swoich umiejętności. Mówią, a ja nie inwestuję, bo ja nie mam wiedzy. A ja nie inwestuję, bo na przykład mam za mało pieniędzy. I oczywiście może być tak, że one mają mniej oszczędności, no bo są mniej aktywne zawodowo, ale może być tak, że one na przykład mają przekonanie, że żeby inwestować, trzeba mieć dużo pieniędzy. Więc jakby musimy trochę nad tym behawioralem tak zwanym popracować, no i nad tą aktywizacją, bo to jest bardzo ważne. Znajdź pierwszy kurs, albo nawet tą pierwszą książkę, ale wiem, że z papierem jest problem, więc znajdź pierwszy kurs i przesłuchaj, nie wiem, 2 podcasty, 3 podcasty, żeby coś małego zrobić. Znajdź taki kurs, który na przykład mówi, trochę jest jak instrukcja obsługi składania mebla, czyli mówi dokładnie, co zrobić, żeby kupić pierwszą akcję. Przejdź ten kurs i spróbuj kupić tę pierwszą akcję. No już lepiej kupić na przykład i powiedz sobie, w tym tygodniu nie kupię sobie, nie wiem, 2 latę, tylko kupię sobie jakąś małą jednostkę i zainwestuję jakąś tam małą jednostkę. Więc chodzi o to, żeby zacząć małymi kroczkami, nie od razu wrzucać, nie wiem, oszczędności życia albo jakąś dużą pulę pieniędzy w tą daną klasę aktywów, tylko właśnie małym kroczkiem, a wtedy zaczynamy już aktywniej obserwować, co się dzieje z tym naszym rachunkiem, no bo sprawdzamy, a wzrosło, a spadło, jest zysk, czy tego zysku nie ma, więc jakby zaczynamy trochę pracować małymi kroczkami nad tym, co okaże się za 10 lat super albo fajną przygodą, może pasją, a może po prostu jakby pęczniejącym rachunkiem, na którym będą te oszczędności po prostu wprawiane w ruch. Więc od małych kroczków, bo jak dzisiaj nie zaczniemy, to za 10 lat nie będziemy w tym miejscu, w którym mogłybyśmy być, jakbyśmy dzisiaj zaczęły. Tak, czyli trzeba się po prostu w to wkręcić, żeby się zacząć tym interesować. Powiedz, czy ty masz jakąś taką złotą strategię zarządzania finansami osobistymi, aby właśnie osiągnąć stabilność finansową? Jest taki jakiś złoty... Jest najbardziej złoty środek, czyli wydawać mniej. Mhm. To jest najbardziej złoty środek, wydawać mniej na pewno niż się zarabia, wydawać świadomie na to, na co nas stać, a na to, na co nas nie stać, wydawać pieniądze tylko wtedy, kiedy wiemy, że to jest jakby po coś. Czyli na przykład, to świetnie kiedyś powiedział jeden z naszych mentorów trampkowych, on skorzystał z kredytu na mieszkanie, bo wiedział, że na to mieszkanie nie uzbiera, bo wszystko wyda. Więc wolał jakby mieć kredyt, żeby spłacać ten kredyt, a wszystkiego nie wydawać. I to jest rzeczywiście trochę tak, że jeśli my będziemy świadomie podchodzić do tych wydatków, na które mamy pieniądze i do tych, na które tych pieniędzy nie mamy i musimy na przykład się zakredytować, no to już jest taki pierwszy, najważniejszy absolutnie krok do tego, żeby świadomie zarządzać pieniędzmi, bo wtedy zaczyna tam
ta jakby poduszka finansowa się nam tworzyć, a jak ona się nam utworzy, no to jest ten drugi krok, czyli zaczynamy budować te nawyki inwestycyjne, zakładamy to konta maklerskie, zaczynamy śledzić ten rynek, zastanawiamy się, w co zainwestować. I tak jak mówię, dzisiaj to wszystko jest w zasięgu ręki. Kiedyś trzeba było podpisywać umowę na taki rachunek maklerski w placówce, w papierze, iść się wybrać, potem złożyć zlecenie, a dzisiaj masz wszystko w telefonie, no więc już jakby prościej się nie da. A od jakiej kwoty można zacząć? No od, Taka najmniejsza nawet, bardziej myślę o to jakby w kontekście osób, które faktycznie tych pieniędzy nie mają. To już od kilkuset złotych jesteśmy w stanie robić pierwsze jakieś tam ruchy inwestycyjne, jeśli chodzi o zakup i jednostek akcyjnych, i super popularnych teraz ETF-ów, i obligacji, i nawet złota fizycznego, jakiejś monety. Jakby chodzi o to, żeby zamiast kupić sobie, może inaczej jeszcze, na koniec tego nagrania, zamiast kupić sobie na jesiennych wyprzedażach nowej pary butów albo nowego ciucha, spróbujmy kupić coś, co nam przyniesie radość w jakimś późniejszym terminie. Bo te buty dzisiaj nam super radość przyniosą, no ale za 5 lat już tej radości nam nie przyniosą. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Moim gościem była Izabela Kozakiewicz-Franczak. Dzięki.